Widziałeś ile jest wiadomości? Są na internecie nawet. Nawet wiadomości.pl. Wirtualna poczta Polska. Było napisane, że ja jestem najmłodszym youtuberem ministrem. Może kiedyś będę. No. Zaraz pogadam. Jeszcze porozmawiam. No. Właśnie. Cześć. Witam serdecznie. Właśnie dzisiaj zrobię specjal na Krzyś YouTube. Właśnie 232 strzeliło. Dziękuję wam, że tak zrobiliście. I dzięki za subskrypcję. Jestem bardzo szczęśliwy. Zaskoczył, że pieniążki, już pierwsze pieniążki dostałem z YouTube'a. Już zaraz pokażę. Wow! Proszę. Pieniążki z YouTube'a. Haj, z YouTube'a właśnie. I te pieniążki pójdą na zakup nowego sprzętu. I tak jak mikrofon. Właśnie mikrofon będę kupował. Zobaczcie, pieniążki za hajs z YouTube'a dostałem. Ale dzięki, że mieści 30 subskrypcji, więc przedstawię się i opowiem historię życia. Nie. Nazywam się Krzysiek. Wiadomo, że wszyscy wiecie, że do tego jest napis Krzysiek Tube Jaroszewski. Bojarosz, bojara, nie? Chodźmy, chwany Jarosia. Aha. Urodziłem się w 1999 roku, 29 grudnia. Więc bawiłem się świetnie. No, często osób mówią do mnie, że mam 18 lat, ale tak naprawdę jeszcze 18 nie mam, tylko 16 lat, czy już za będę miał 17, już 17 już równo będę miał, bo mam rocznikowo przesunięte, nie? Więc tak jest. Urodziłem się w szpitalu w Sybicach, właśnie tutaj na Placu Przyjaźni, mam właśnie szpital pod nosem, więc nie mamy problemu, bo jak na przykład coś się stanie, to od razu pójdziesz do szpitala, już blisko, nie? Bo mieszkam właśnie w centrum, pięknym wieżowcu, pamiętacie, no wiadomo, że wieżowiec już jest słaby na internecie. Ściana, patrzcie, patrzcie, moja ściana piękna. Manie, no, słuchajcie, co to jest? Delfin. No ja lubię kolor niebieski. Ja się ścianę musiałam taką wybrać, bo nie było, ale jakoś się tam. Ale fajnie się prezentuje na filmu. Ty? No wiesz. Więc na Facebooku do sonda napisały do mnie, że bym zrobił specjal 250 subskrypcji, ale tak jak wy chcieliście, bardzo chcecie specjal, to wie sobie zrobiłem specjal 230. Bo właśnie powinno być specjal 200, ale nie zrobiłem, bo wiesz, jak to jest. Dzięki tam 5-6 subice, jeszcze będzie cały czas. Mamy 10 misji do zrobienia. Bo to pierwsza to była prezentacja gry, tylko jazda rowerem. Później to już będą normalne misje, fajnie będzie, zobaczysz. I będzie strzelanina, bo wiesz, Patryk przyjedzie, piąty tu sobie zrobimy. Wiadomo, że zrobimy i będzie się działo znowu nas. I właśnie z edytora najczęściej używam na YouTube z Camstasia Studio plus Windows Movie Maker. Windows Movie Maker używam do usuwania tego ruchu kamery, czyli poruszania się, nie wiesz o co miesz, nie? Stabilizacja wideo, nie? Drgania kamery. I więc będę wszystko dzisiaj mówił. Te zdjęcia, co które wklejam tutaj przez, używam przez GIMP. GIMP, no bo wiesz, GIMP to jest prosta aplikacja, nie? Wystarczy pomalujesz, ciach, usuwasz dłoni już. Wklejasz je do Camstasia Studio i robisz filmy i automatycznie usuwa. No bo to jest proste. Tylko trzeba chcieć, bo wiadomo.
bo ja uczyłem się, zacząłem uczyć się, bo pierwsze filmiki na YouTube, no takie troszkę nie bardzo fajne, nie? Jakieś musiałem usunąć te filmy, bo to jest głupio, głupkowate, bo... Ale teraz to już normalnie coraz lepiej, intro już mi takie fajne wyszło, że normalnie zajebiste komentarze piszecie, że wiesz, naprawdę. Właśnie tu mam tylko kamerę, tu jest GoPro, właśnie tu GTA 6 sobie nagrywał. Tu jest, proszę cię, bardzo kamerka Forever GoPro. I nagrywałem właśnie GTA 6 sobie. Tego, że 60 fpsów mi się nie udało nagrać, bo ja mam Sony Vegas, ale tak dobrze nie umiem, bo Sony Vegas jest ciężko. Ciężko się wkleja i ciężko nagrywa się, wiesz. Ale żeby 60 fpsów nagrać, to musi być dobra kamera. Na przykład GoPro Hero. Nie, GoPro Hero na przykład. Można kupić... O, widzisz mój Dewoś? Dewon, chcesz się pokazać się na filmie? Będziesz sławny w internecie, chodź. Dewon. Właśnie kamerę można kupić w sklepie za 1000, w Media Expert jest za 400 zł. No, jest taka kamera. Ale ja nie będę kupować Media Expert, bo ja nie wiadomo, czy działa. Bo oszuści są Media Expert, sami oszuści. Bo tak samo jak z rowerem, nie oszukaj. Ja też nie wiem, ja nie będę kupować. Ja tą kamerę kupiłem w oficjalnej stronie Forever. Oficjalnej. No, oficjalną. Więc... Moje miasto, Subice. Wiadomo, że mieszkam w Subicach, bo widzieliście na odcinku, że Subice wszędzie. W Subice. Subice to jest sławne miasto, bo wiadomo. W portale internetowych, bo często jest takich mnóstwo tych, wiesz. Poprawiam to. Po prostu bajką. Dobra. 230 subskrypcji, to nie wierzę, że tak szybko zleciał czas. Bo wcześniej robiłem jakiś specjal. 100 subskrypcji, nie? Aha. No patrz, zleciał ile? 130. No patrz, szybko zleciał. I dzięki. Będę nagrywać. Ja kończę pierę i cały czas będę nagrywać. Jak będę dorosły, jak będę ryzy. Będę nagrywać cały czas będę nagrywać. Wiesz? No tak to jest. Jakiś baranek tutaj sobie, baranek. Niedobry jest baranek. Właśnie nagrałem sobie specjalek. A i specjalek. I moje zaprzyjaźnione kanały to jest Krzysztof Elektryk 125. Dajcie mu subskrypcję. Krzysztofek. Fajny jest Krzysztofek. Polski Elektryk. Nie? 125. I a zaprzyjaźniony kanał to jest też YouTube'a Czarneckiego, Boczusia. Bo Boczuś mówił dzisiaj, wczoraj rozmawiałem. Powiedział, że możemy byśmy zrobili challenge na YouTube Coca-Cola. Z tym tabletką, jak się to nazywa? Medicine. Nie pamiętam. Już to sam kupiłem. Medicine właśnie. I byśmy sobie challenge'ować. Gorzej ja się boję, bo jak wypiję, to będę miał straczkę później. No właśnie. Nie. Ale więc... Wiadomo. Komputer, wiadomo, HP Pavilion, używam często HP-sia. Cicha bądź! Niebo! Wkurza mnie. Wkurwia mnie. Pierdolę. Bo mnie to wkurza. Bo jak na przykład robię filmy, to mnie szczekają specjalnie. Już nie wkurwia. Devon! Kuku. Kuku. Ejku. Już robię na tym filmika. Zobaczcie. Zobaczcie moje ziomeczki. No i właśnie. Kantasia. O, widzicie? I tutaj edytuję filmy. Tak?
Widzicie? Edytuję filmy, a tu jest piesek koło mnie, Pitbulluś. Mój piękny, zadowolony. Przywitaj się. Piękno coś, bye bye. No i wszystko tutaj robię. Gimpa używam. Edytuję. Zobaczcie. Tutaj tak robię. A później się przesyłamy do komputera. Jest moje otwieranie. Dobry Windows. Zamknij się. No, no widzisz, tu jest Bandicam. Używamy do nagrywania ekranu. A tu mamy wiki, filmy, profile, filmy na YouTube. I zobaczcie, jakie czasy widzę. I tutaj zielone tło. Zrobiłem, gram na zielonym tle. I tu jest Gimp. Używam Gimpa. I zobaczycie na samym odcinku filmik, jak usuwać. I właśnie, żeby pokazać was, jak działam i jak, no, tutaj edytuję. I to jest właśnie to. To intro takie fajne. To jest właśnie zedytowane z czego? Z Sony Vegas. Sony Vegas tutaj, widzisz, że edytuję. Dwa edytory mam. I później to Sony Vegas zedytuję. A później przesyłamy do Camstasia Studio. Ja tak robię. I tutaj... Nie jest ciężko, tylko trzeba umieć i dobrze regulować. Wiemy, że Sony Vegas to jest najtrudniejszy edytor. Najtrudniejszy. A Camtasia Studio jest bardzo łatwym edytorem, że bez problemu można edytować film. Bo mówię, Marker to jest najprostszy edytor, jaki może być. Tylko, że nie ma tyle funkcji i nie ma tyle efektów filmowych. Jest bardzo mało. Nie. No go najczęściej używamy Sony Vegas i nawet używamy tego Camtasia Studio, nie? No i tutaj mamy Gimp. No i teraz spalimy Gimp. Gimp no do usuwania tła. Jak na przykład coś robię, to usuwa mnie Gimpie. Bo Gimp to jest taki program, który pozwala edytować zdjęcia, pozwala, no nie wiem, usunąć tło, dodać jakiś, nawet gifa możesz zrobić bez problemu. Gif, jeszcze takie animacje, takie coś można zrobić. Okej, chciałem powiedzieć, że Bawe Cyber Director, uczymy, już mnie nie przyłożyć, Wave Editor, to jest dźwięku, edytowanie dźwięku, jak na przykład mikrofon. Tutaj co ja mówię, to edytuję jakość dźwięku, żebyście dobrze słyszeli, nie? Podczas oglądania odcinku, bo wiesz. Ale tak, te programy, one są oryginalne i były ściągnięte z internetu właśnie. Wiesz, jest te piraty na pewno, wiadomo, bo nie będę kupować, nie? No i wiadomo, widzicie, tu mamy moje gry ulubione. Najczęściej gram w Grand Theft Auto 5. No i Euro Simulator. Tak, nie, i Minecrafta przede wszystkim też gram. Dobra. No i tutaj często patrzę, obserwuję. O, wisi 33. Fajka. Patrz. To jest 1 milion dodał. Proszę. 28, ale podwyżka. No na razie nie ma pieniążków, bo już mam hajs. No, bo już mam hajs, mówię tam. Widzisz, tu obserwuję wszystko, mogę transmisję na żywo, ale nie mogę, bo to internet nie mam taki bardzo dobry i nie mam taki super. Żebym miał bardzo dobry internet, bym mógł nagrać. Ale widzę, że tutaj komentarze są fajne. Nic się nie stało, nie? Więc odcinek był świetny. Więc... Witam. Ma się jestem moje na działce. To jest właśnie moja działka. Bo mówiłem na poprzednim minucie, mówiłem, że będę pokazywać działkę. Będę. Ma się pokażę. Tutaj jest moja działka. To jest warsztacik. Tu mam komputer. Tu mogę sobie skorzystać. Internet mam tutaj Wi-Fi.
podłączysz i przeglądasz sobie internet. Nie. Zaraz przybrę, zaprezentuję tu działeczkę, co tam jest w środku i... No i ogródek, jak tam wygląda. I dzisiaj nagram sobie, w następnym odcinku będzie prezentacja czego? Kamery wodoszczelnej. Właśnie, nagrywamy, nie? Jak to wszystko właśnie się wygląda na tych... Tak wygląda właśnie działka. Atemce. Cześć, cześć, to ja, Krzysiek, jak widzicie. Tutaj mamy telewizor, konsola PS2, możemy sobie pograć. Wygodny dywanik. Lampa, no i to wszystko jest. No i oświetlenie. Tutaj włączam sobie świetlówkę. Tutaj tu mam taką sklepową świetlówkę. O. A to jest LEDowe te żaróweczki. Widzicie? Takie LEDowe. Energooszczędne. No i tu zrobiłem sam, o widzisz? To jest z paneli podłogowych. No i tutaj mamy taki motylek, tutaj pięknie wygląda, nie? No i tutaj komputer, no oczywiście musi być zegareczek, godzina, internet, jest wi-fi tutaj. No i tu mamy odświeżacz, żeby pachniało. Widzisz, odświeżacz i do komarów. No i tutaj to nie są kafelki, to jest lineum. No i tutaj mamy. No i chodźmy dalej, idziemy dalej. O, widzicie, tu takie panele, tu są panele. Jeszcze jest niedokończone, jest tutaj jest nieskończone. Bo dopiero jeszcze robię. O, to jest właśnie toaleta. Właśnie to sam zrobiłem. Widzicie? Sam zrobiłem, bo to jest było z tego. Myślałem, że coś idzie. No, tutaj jest farby. Zwykłych szkolnych farb pomalowałem ścianę. Tutaj też jest boki psikno, fajnie wygląda tutaj. Czarno i to psikno poplamiłem. No i tutaj jest toaleta, kibeleczek przede wszystkim musi być, bo żeby się załatwić, bo nie. No i tutaj. O, tutaj takie się tak zrobi. O, pięknie tutaj. Wygląda fajnie, nie? Nocześnie. Tutaj będzie płyta ta gipsowa. Tutaj się powie, że będzie tu lampa. Ta energooszczędna LEDowa. Właśnie sobie zrobię. Właśnie wygląda ogródeczek. O, piękne, co nie? To są zakrętki. O, widzicie? Zakrętki piękne. No i tutaj idziemy dalej. No i tutaj jest trampnik. To jest miejsce na ten. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie. To jest ulica Polska. Idziemy dalej. Zobaczcie, tu pięknie. Fajnie. Widzicie, taka tanka tak jest zrobiona. Tutaj mamy... O, drzewko. To jest ten. Czekajcie, to jest... O, orzechowiec. Widzicie? Chodźmy dalej, będziemy na stryszek. Pięknie tam na strychu mam. Zobaczcie. Bra! Bujo, bujo. To są zdjęcia pamiątkowe. Jak byłem mały. Co widzisz, zdjęcia. O, tutaj jest taki słom, tutaj jest, zbieram, bo to chowam. I tutaj jest miejsce do spania. No, materac się rozłoży, a tu jest kosiarka i to wszystko tu co przechowuję. No i tutaj ładnie zrobione. Tak wygląda stryszek. No i środek. Jeżeli filmik był bardzo świetny, możecie dać lajka. Tylko nie piszcie głupie komentarze. Bardzo proszę was. Grzecznie proszę. Specjalnym zrobiłem. To jest z całej siły i całego serca pozdrawiam was. W następnym odcinku pozdrowię, bo na razie muszę zrobić prezentację kamery GoPro Forever, a później odpowiedzi na pytania, nie? My to wiesz, po kolei musimy zrobić, bo wiesz, bo w głowie mi się nie kręci. Później będzie Kraków, ten vlog z Krakowa i ten vlog z Turcji, bo jeszcze nie skończone. Czekają jeszcze wiele do roboty. Dobra, na razie ziomeczki, trzymajcie się.
Bawcie się świetnie, bo zostało właśnie 3 tygodnie do końca wakacji. To już muszę się porządnie bawić. Dobra. Dziękuję, że subskrybowaliście. Dzięki za to, że... Dzięki. Na razie. Bye. Muszę kończyć.